Mam na imię Michał, przyjechałem na obóz z Kołbieli, to jest mała miejscowość pod Warszawą. Na co dzień uczę się w Krakowie i tutaj też mieszkam. Urodziłem się w rodzinie katolickiej, ponadto chodziłem też do szkoły katolickiej i tych praktyk religijnych w moim życiu było bardzo dużo. Ale myślę, że wszystkie te praktyki, uczęszczanie do kościoła nie może być tylko takim obowiązkiem, ale musi stać się potrzebą dla człowieka i taką właśnie potrzebę trzeba odnaleźć poprzez wyciszenie się, poprzez rozmowę z Panem Bogiem i samemu trzeba to odnaleźć. Wiara w moim życiu pozwoliła mi zrozumieć pewne rzeczy, na które ciężko odnaleźć było mi odpowiedź poprzez naukę. Chciałem powiedzieć młodym ludziom, aby szukali wiary, aby się nie poddawali, bo to naprawdę pomaga żyć, pomaga nam zrozumieć te wszystkie trudności, na które napotykamy na codziennej drodze życia.